jakimś rodzajem powrotu do zupełnie podstawowej przyjemności z życia, która nam się gubi przez to, jak żyjemy, jak bardzo jesteśmy zapracowani. Ten slow sex to seks świadomy, seks, w który wchodzimy, żeby rzeczywiście poczuć siebie, swoje ciało, ciało partnera, żeby przeżyć jakiś bliski kontakt, a nie po to, żeby dążyć kompulsywnie do orgazmu, a tak często nasz seks na co dzień niestety wygląda. I nawet jeżeli będziemy znali 694 techniki na najlepszy seks francuski, to i tak nasz seks francuski może być beznadziejny, bo nie będzie nas w tym łóżku z tym konkretnym partnerem czy partnerką. Na pewno nie jest to powolny seks, tylko seks wolny od uprzedzeń. Ukułyśmy taką definicję, żeby pokazać, że ta strefa związana z seksualnością jest obwarowana rozmaitymi negatywnymi przekonaniami, które w sobie nosimy, przede wszystkim na własny temat. A seks jako pierwszy cierpi właśnie z tego powodu. Jest potrzebna nie technika polegająca na 69 trikach, tylko zupełna zmiana podejścia w pięciu podstawowych obszarach naszego życia, czy jakby, które wpływają na naszą seksualność, czyli w obszarze ciała, naszego stosunku do czasu, świadomości, uważności i rytuałów, które wprowadzamy jako pewnego rodzaju wisienkę na torcie, żeby ten seks zaczął być jakościowy i żeby zaczął nas spełniać, żeby nas satysfakcjonował, bo same techniki nie załatwią tematu.